Weronika Wójcik, redakcja Elbląska. Czy pana ugrupowanie ma pomysł na zmniejszenie długu miasta Elbląg? Jesteśmy oczywiście cudotwórcami co do zmniejszenia długu miasta Elbląg. Ten dług narastał przez ostatnie chyba kilka lat i trzeba powiedzieć, że do tego przyczyniły się wszystkie ekipy rządzące naszym miastem, bo był okres, kiedy środki unijne płynęły wartkim strumieniem. Ale temu powinna towarzyszyć się refleksja nad racjonalnym wydawaniem tych środków, a nie jednak wydawaniem ich na cele nie zawsze w pełni uzasadnione i nie z myślą jednak o perspektywach miasta. Był to okres kadencji chociażby 2006-2010, następna kadencja początek 2010. Oczywiście nasze ugrupowanie namawiało ówczesne władze prezydenta Grzegorza Nowaczyka do tego, aby jednak wspólnie zastanowić się nad tym, co kontynuować z tego, co zaplanowano. No niestety ten rozmach inwestycyjny nastąpił, ale rozmach, który powodował za sobą wydatkowanie znacznych środków i w tej sytuacji doszliśmy do dnia dzisiejszego, gdzie naszą bolączką jest rzeczywiście dług. Pomysłów można byłoby wziąć wiele, na pewno racjonalne ograniczanie wydatków bieżących, nad tym trzeba byłoby się zastanowić. Ja trochę tak przewrotnie mówię też w kontekście dzisiejszej sesji, bo na dzisiejszej sesji nie podwyższamy, nie zmieniamy stawek podatku od nieruchomości, co może powinno być ewenementem, skoro sytuacja miasta jest nieciekawa, no jednak jakąś tam inflacyjną podwyżkę powinniśmy zastosować. Nie robimy tego. Oczywiście są to decyzje polityczne, tak to możemy sobie określić. Analogicznie również i dzisiaj nie zmieniamy cen wody i ścieków. Dla mnie jako mieszkańca jest to bardzo przyjemna wiadomość, ale patrząc na miasto w perspektywie, my wiemy, że za rok czy za dwa te podwyżki będą musiały być prowadzone skokowo. Stąd akurat trudny wybór. Trudny wybór, ponieważ no, rozumiejąc sytuację mieszkańców, trzeba się zgodzić na ten brak ruchów cenowych, ale niemniej jednak biorąc pod uwagę sytuację miasta, no nie jest to zbyt korzystne. No dobrze, a co sądzi pan o budżecie obywatelskim? Czy jest zasadny i czy powinien być większy? Zapytała się pani współtwórcę budżetu obywatelskiego. To był rok ciężkiego przekonywania z przeszłości, aby ten budżet wprowadzić. No więc byłem jego, można powiedzieć, ojcem obok dwóch innych radnych. Troszkę czuję się rozgoryczony, bo na współczesnym etapie o tych ojcach się nieco zapomina, bo moglibyśmy jednak dalej temat merytorycznie rozwijać, ale generalnie to są moje oczywiście takie indywidualne jakieś wtręty. Budżet obywatelski jest potrzebny. Widać tą niespotykaną aktywność mieszkańców chcących decydować o tym, co dookoła w małej ojczyźnie zafunkcjonuje. Ja trochę ubolewam, że w warunkach tych problemów finansowych budżet tylko 2 miliony. Za mało moim zdaniem. Powinniśmy jednak w kolejnych latach uefektywnić tą kwotę. To są najlepiej wydane pieniądze. Niezależnie, radni mogą się mylić, prawda? Mieszkańcy się na pewno nie pomylą. Także mogę tylko w superlatywach mówić o budżecie obywatelskim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.